Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie moi kochani, ja nazywam się Brod, a to jest gra dotycząca minionków, słuchajcie. Dzisiaj chciałbym pokazać wam, takie mamy gierki, wszystko z minionkami, więc chcę wam to wszystko pokazać. Może nie wszystkie, ale w większości. Słuchajcie, do polskich kin 26 bodajże czerwca trafi bajka, film animowany Minionki, z tego też tytułu 18 czerwca jest premiera światowa. Z tego tytułu chciałbym wam pokazać gry dotyczące właśnie minionków. Gra jest po angielsku, dość prosta, myślę, będziemy tutaj czyścić zęby tego pana tutaj. Pewnie go znacie, jeżeli oglądacie Minionki, to wiecie, któż to jest, moi kochani. Jak widzicie, gierka jest dość prosta w sumie. Składa się z takiego klikania jakby, więc słuchajcie, powoli do przodu, zobaczmy, tu musimy włączyć, tu możemy wyłączyć różne rzeczy. Dobra, co my musimy tu zrobić, słuchajcie? Dobra, jest on. Dobra, panie mój drogi, mamy to. Będziemy musieli tu usuwać te wszystkie rzeczy tym, słuchajcie. To usuwamy w takim razie te czarne kropeczki. Hopa, hopa. Ja oczywiście zrobię takiego vloga dotyczącego, słuchajcie, minionków, porozmawiamy sobie o tym. O minionkach. Dobra, tutaj chyba wszystko zrobiłem. Mamy te. Będziemy wyrywać czarne zęby. O, proszę bardzo. Dobra, wyrywamy czarnusie. Proszę bardzo. Pyk. Dobra, odskładamy to. Okej, tutaj żółte będziemy, słuchajcie, czyścili. Zaraz uzębienie tego pana będzie wyglądało bardzo dobrze, słuchajcie. Trzeba się skoncentrować. Pamiętajcie o tym, żeby szczotkować zęby, żeby je myć. Warto dbać, słuchajcie, o nie. Warto dbać o zęby, żeby wam były na długie lata, słuchajcie. Widzicie, już tutaj, już dochodzimy do wprawy. Zaraz popatrzcie, jakie białutkie zęby się robią. U tego minionka. Zaraz tu będzie super. Mam nadzieję, że będzie łapki, będą za minionki pod tym filmem, słuchajcie. Łapki w góreczkę. Tego nie możemy wziąć, a możemy. To co my z tym zrobimy, słuchajcie? Aha. Oj. Tutaj troszkę niefartownie mi się kliknęło, nie ten przycisk. Dobra. Dobra, popatrzcie, jak nam to bardzo fajnie idzie. Zaraz uzębienie jego będzie tutaj zrobione, słuchajcie. Dajcie znać, czy byliście też, czy idziecie, czy zamierzacie się wybrać do kina na minionki. Jestem ciekawy bardzo, czy chcecie, słuchajcie, obejrzeć w ogóle. Ja bym z chęcią się wybrał, no niestety nie mogę za bardzo, ale chęcią bym się wybrał. Dobra, możemy tutaj te zębiska mu dać. Słuchajcie, że nie tak. Tak, żeby miał koniec dość dobry. Może w ten sposób. Słuchajcie, o. Co ty na to, mój drogi? Pasują ci? Takie uzębienie ci pasuje? Dobra, wyłączmy to. No i chyba next teraz, słuchajcie. O, możemy sobie pokolorować jego zęby, słuchajcie, dodać tu jakieś, prawda? Prawda? Popatrzcie, jakie kwiatkowe wzorki możemy tutaj dać. Ciekawe, możemy też w ten sposób porobić to. Hopa, panie, weź tutaj. Jak widzicie, finish, możemy to ukończyć ten poziom. Tak wygląda, prawda, jego minionka, już uzębienie, po tym jak mu pomogliśmy, zrobiliśmy... Byliśmy dentystą. Słuchajcie, zagrajmy w kolejną grę dotyczącą minionków. Mam nadzieję, że ta gierka się wam spodoba. Co my tym razem mamy? Hairstyle, prawda? Będziemy tutaj włosy tutaj minionkowi, moi drodzy, przygotowywać. Ale ma fryzurę! Łohoho! Co to za fryzura? Ciekawe. Może ją troszkę zetniemy, słuchajcie. Przydałoby się, co? Patrzcie, jakie ma teraz te włosy. No ja się na tym, na fryzjerstwie nie znam, o tutaj nierówno ma trochę. Ale o, patrzcie, jaka fryzura teraz. Musimy go uczesać, słuchajcie, patrzcie, jak go czeszemy. No tak troszkę nie farto, o, patrzcie, tu tak. Żeby spsikać te włosy, a one rosną przez to. Suszarka. Patrzcie, jaka fryzura. No ja się na tym nie znam, moi drodzy. Możemy kręcić mu włosy, patrzcie. Zakręcone, takie płomieniste w sumie. Patrzcie, taki płomień zrobimy. O, proszę bardzo, takie włoski będą. Damy troszkę zielonego, patrzcie, jak to wygląda. Możemy też wyprostować, widzę, prostownica.
Ja słuchajcie, nigdy nie prostowałem swoich włosów. Raz mi się zdarzyło, bo ja mam bardzo kręcone, znaczy kręcone, falujące włosy. Raz mi siostra tutaj te włoski prostowała, ale to jak byłem jeszcze w liceum, to ohoho, tyle czasu minęło, moi drodzy, od tego. Dajmy sobie tu różne kolory, co wy na to? Będzie fajne. O, proszę bardzo, tak będzie nasz minionek wyglądał, fajnie. Fajnie to wygląda, słuchajcie, bardzo fajnie, cieszę się, na pewno. O, proszę, możemy dodać tu jakieś czapeczki, z tego co widzę. Proszę, okulary. To brzydko wygląda. Ale może być korona, proszę bardzo. Królewicz minionek, jakieś kwiatuszki. Proszę bardzo, tutaj możemy zęby, jakieś buźki robić, jakieś miny. No i proszę, tak to wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o to. Czy coś tu jeszcze możemy... O, proszę bardzo, takie okulary będzie miał nasz minionek. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę darmową gierkę. Przejdźmy do kolejnej. Dress up! O, proszę, tu będziemy ubierać minionka. No, coś ciekawego się tu zaczyna dziać, słuchajcie. Robimy dress upy. Czemu nie? Co wy na to? Dresujemy tutaj minionkowi. Minionkowi zrobimy dress upa. Play! Tu, 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 tu. Dobra, załóżmy tu jakieś, jakąś bluzeczkę. Proszę bardzo, jakieś spodnie. O! Tak będzie fajnie wyglądał. Co wy na to? Fajnie, nie? Fajnie, fajnie. Dodajmy coś jeszcze. Może jakieś włosy inne. Jakie by wam włosy pasowały? Coś fajnego. Proszę bardzo. Taka fryzura może być. Jakąś bluzkę taką dobierzemy. Żeby to miało ręce i nogi. Boże, jaki tu jest wybór tego. Bardzo duży, słuchajcie. Wybór. Wow. Dobrze, to zróbmy, słuchajcie, jakąś, jakiś taki odcień. O, właśnie. Tu mamy spodnie minionka. Może nie taki. Takie będą w miarę. Możemy, słuchajcie, jego oczy tutaj zrobić. Patrzcie, jakie wygląda. O, proszę, jest uśmiech, jest impreza. Jakieś rękawiczki też możemy tutaj dać. Myślę, że niebieskie by były w sam raz. O, tam były takie fajne. O, właśnie, te. Możemy też butki jakieś. O, takie jak najbardziej mogą być. No i teraz możemy kolor skóry mu tutaj zmienić. O, tak bardzo fajnie to wygląda, słuchajcie. No i co? Ubraliśmy minionka. Co wy na to? Fajnie to wygląda, nie? Dan, oczywiście, że dan. No i tak wygląda nasz minionek, którego ubraliśmy. No, tych gierek z minionkami jest bardzo dużo. Zobaczmy sobie tą teraz gierkę. Mission Impossible, moi drodzy. Impossible. Idziemy tutaj, zobaczymy sobie, co tutaj mamy. Candymania. Ciekawe, jak będziemy grali w tego typu grę. Zastanawiam się. Może być fajnie, co by na to? Ciekawe. Candymania. Musimy coś kliknąć, czy się nam to załaduje, czy nie. Chciałbym zobaczyć. O, jest. Play now. Oczywiście, że play now. Arrow case Z double jump. Pierwszy level, słuchajcie. To lecimy w takim razie. Lecimy z tym tematem. Ejku, czemu to tak dziwnie wygląda? No, ale niech będzie. Patrzcie, mamy tutaj jakieś gumy czy coś do rzucia. Uciekaj, uciekaj. Proszę bardzo, udało się. Możemy jakieś cukierki zbierać. Tu są jakieś lasery. No, musimy uważać. Ła, do dziury spadłem. Nie, mój minionek. Nie, co się stało? Dobra, idziemy dalej. Go, 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 go. Minions, tu, du, du. Minions, tu, du, du. Dobra. Teraz uciekamy. Uciekaj, myszko, do dziury, bo cię tam złapie. Dobra, lecą, lecą. Sio, sio, sio ode mnie. Mój drogi panie, tu mamy jakieś, słuchajcie, rzeczy możemy zbierać. No, sterowanie nie jest zbyt łatwe. Trzeba się nauczyć, w sumie, jak wszystkiego. Dobra, idź, 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 idź. Idź, nie mam, nie mam farby. Ała, ała, to boli, zostaw mnie. Zostaw mnie. Czemu nie mogę strzelać? Halo, halo, ja chcę strzelać. Nie mogę napełnić tego? Może tutaj. Dobra, napełniamy, jest, udało się. Jeszcze raz napełnijmy to. Ła, wir mnie wziął. Nie, najgorzej na świecie, słuchajcie. Powtórzmy ten level jeszcze raz.
Ale to jest fajna gierka, tak na sam koniec znaleźliśmy coś takiego. Widzę, że tu się postępy z grą zapisują z tego co widzę. No nie, ale nie fart, będziemy musieli poczekać, moi drodzy. Game over, no nie, najgorzej na świecie. Moi drodzy, to były minionki, ja się z wami żegnam, dzięki za uwagę i do zobaczenia, pa pa, trzymajcie się, cześć.